Patrycjusz Groszecki już w studio. Witam cię, Patryku. Dobry wieczór. Umowa była, że będziesz u nas po godzinie 22. Świetnie, cieszę się bardzo, bo trochę nam nie wychodziło w ostatnich tygodniach. No nie było łatwo. Trochę się dzieje w tym muzycznym życiu. Niemniej jednak dziękuję bardzo, Andrzeju, za zaproszenie. Pomysł był taki już od dawna, bo po pierwsze związany jesteś z ziemią lubuską od długich, długich lat. No bez przesady, ale z tymi długimi. Ale jednak... A do tego wszystkiego jeszcze ja grałem płytę Something About, twoją debiutancką, ale jakoś tak wciąż planowałem, jak to zrobić, żeby chociaż porozmawiać odrobinkę na antenie. No i w końcu, jak się zgadaliśmy, to okazało się, że masz dużo czasu wakacyjnie i przyjedziesz i z nami porozmawiasz. Okej, no to chyba zapytam cię na początek, żeby tak związać temat. A propos tego Seweryna Krajewskiego, bo Seweryn Krajewski to postać szczególna, ale przecież masz na koncie jeden projekt, który związany jest z Zbigniewem Wodeckim. Tak. I to zdaje się jest jedyny taki projekt w tej części Europy. Więc pytanie takie, czy te popowe piosenki Seweryn Krajewski, Zbigniew Wodecki, one się rzeczywiście nadają na jazzowe granie, na jazzowy polski standard? Tak, jak najbardziej. Projekt to pięknie brzmi, że nietypowy, jedyny w swoim rodzaju w tej części Europy. No chyba, że znasz jakiś inny. Z Wodeckim w tle. Tak, nie wypada nie powiedzieć, o co chodzi, co się kryje za tymi słowami. Chodzi, drodzy państwo, o to, że udało mi się nawiązać współpracę z mistrzem i tak naprawdę ten projekt był tworzony dla niego, razem z nim. Jak to w życiu bywa, okazało się, że nie uda nam się wystąpić razem, dlatego tytuł całego projektu to Zbigniew Wodecki, Patrycjusz Gruszecki, niedokończona opowieść. W związku z tym są to utwory, które dzisiaj wykonują nasi wspaniali polscy artyści, tacy jak Ewa Uryga, Kasia Wilk, Rafał Szatan czy Tadeusz Seibert. A jeśli chodzi o jakąś tam adaptację muzyki popowej, akurat tych dwóch wybitnych artystów, absolutnie nie ma, uważam, najmniejszego problemu, dlatego że są to artyści wybitni, zarówno Seweryn Krajewski, jak i Zbigniew Wodecki. Zbyszek w ogóle był klasykiem, który bardzo orkiestrowo podchodził do muzyki i sam eksperymentował w kierunku jazzowym. Znamy takie wykonania Zbyszka Wodeckiego, takich utworów jak Indiana, który jest przecież znakomitym standardem jazzowym. I Zbyszek sam chciał troszeczkę pójść w tą stronę, w związku z czym pięknie się wydarzyło, że wtedy, a to był 2013 rok, dokładnie, trafiliśmy na siebie i ja wyszedłem do niego z taką propozycją, a on bez problemu się na to zgodził. Praktycznie dwa dni zajęło mu zastanawianie się nad tym, czy podjąć tę próbę. I podjął. I podjął, tak. Ale pytanie jest jeszcze jedno, chyba bardzo istotne, bo jak czasami pytam was, jazzowych muzyków, o to, czy podjęlibyście się opracować na jazzowo piosenki współczesnych artystów. Nie chcę strzelać na oślep, ale Dody na przykład. To wszyscy mówicie, nie, to odpada zupełnie, bo zupełnie inna magia jest w piosenkach Seweryna Krajewskiego, czy Sława Niemena, Andrzeja Dąbrowskiego, czy Zbigniewa Wodeckiego, która jest taka nieokreślona, ale te piosenki zupełnie inaczej brzmią. One się po prostu podobno układają na klawiaturze jako jazzowe standardy, a współczesne piosenki już niestety tej magii nie mają. Czemu tak się dzieje? Ciężko jednoznacznie stwierdzić, dlaczego tak się dzieje. Ja uważam, że akurat w twórczości tych artystów, których właśnie wymieniłeś, jest specyficzna harmonia i specyficzna rytmika tych utworów. One są napisane bardzo otwartą głową, więc tak naprawdę niewielkie przeróbki
popchanie tych utworów na tory troszeczkę innych gatunków. W tym projekcie, o którym rozmawiamy, moim i Zbyszka, słychać salsę, słychać songo. To są naprawdę niewielkie zmiany, jeśli chodzi o wprowadzanie jakichś jazzowych, nie wiadomo jakich struktur, bo ta muzyka się broni sama. Ona po prostu została tak napisana, że wystarczy chcieć ją pokochać i zagrać ją po swojemu. To się wszystko układa samo. No dobrze, to w takim razie sięgamy jednak do tego ostatniego wydarzenia, bo to zdaje się ważna płyta dla każdego muzyka, taka pierwsza, własna, autorska, pełna własnych dźwięków, czy taka była Something About? Tak. Cieszymy się niezmiernie razem ze Zbyszkiem Lewandowskim i z Kajetanem Galasem, z którym współtworzyłem tą płytę, bo bardzo szybko zyskała status jazzowej płyty roku w plebiscycie czasopisma Jazz Press i wśród słuchaczy radia Jazz FM. Również to samo jury uznało mnie jazzowym muzykiem roku, więc no debiut po prostu pełną gębą. Cieszę się strasznie z tego. Już zapowiadam nową płytę, bo w sierpniu mamy próby. Będzie to troszeczkę inny projekt, bo zamierzam napisać, w zasadzie już kończę pisać dwa utwory, na których pojawią się wokaliści. Czyli piosenki. Tak, piosenki, jazzowe piosenki. Oprócz oczywiście znakomitej większości instrumentalnych, mam nadzieję, że znakomitej. Natomiast jeśli chodzi o tą płytę Something About, no efekt przerósł moje oczekiwania, z czego jestem bardzo szczęśliwy i dumny. No to zagrajmy w takim razie tytułowy utwór z tej płyty, taka muzyczna wizytówka Something About i Patrycjusz Gruszecki Trio. We'll be right back.
Tak, pięknie to brzmi. Kajtan Gallas to był taki świadomy wybór na tę płytę, bo to totalnie zmienia brzmienie zespołu. Hammond to jednak jest bardzo dominujący instrument. Świadomym wyborem były organy Hammonda. Natomiast na Kajetana trafiłem... Więc wyboru nie miałeś wielkiego w Polsce. Tak. Trafiłem na Kajetana dzięki mojemu przyjacielowi ze studiów, Pawłowi Tomaszewskiemu, z którym chciałem nagrać tę płytę, a on od razu powiedział mi, że jest jeden człowiek, który po prostu zrobi to lepiej od niego, świetnie. No i posłuchałem go po prostu. Z Kajetanem rozmowa telefoniczna 15-minutowa już był mój. Pięknie, rzeczywiście Kajetan Gallas to jest niezwykła postać, taki mówi się o nim następca Wojtka Karolaka w polskim jazzie, bo co prawda jest kilku pianistów, właśnie Paweł Tomaszewski czy Janek Smoczyński, którzy także grywają na Hammondach albo też korzystają z brzmienia Hammonda na swoich koncertach, ale nie uważają się za Hammondzistów. W wypadku Kajetana Gallasa to chyba jednak jest zupełnie inna historia. Kajetan studiował w Holandii pod kątem typowo tego instrumentu, także jest wykształconym Hammondzistą z krwi i kości. No i z tego, co pamiętam, na kilku koncertach, kiedy Hammondziści ze Stanów grywali w Polsce, zawsze stał ten sam Hammond Kajetana Gallasa. Dokładnie. Mógłby wypożyczalnię w ogóle sobie założyć i całkiem nieźle z tego żyć. Ale to tak a propos ploteczek różnych jazzowych. No dobrze, to w takim razie pogadajmy trochę o inspiracjach, bo właściwie to tego do końca nie powiedzieliśmy, ale pewnie państwo usłyszeli. Patryk jest oczywiście znakomitym trębaczem, przedstawicielem młodego pokolenia. Mam nadzieję, że jeszcze tak. Młodego pokolenia, wychowanek Piotra Wojtasika. Tak. Dobrze pamiętam. Dokładnie. W Katowickiej Akademii Muzycznej. No ale szczerze mówiąc, zawsze pytam artystów, jeśli mam tylko okazję poświęcić ich muzyce trochę więcej czasu, o inspiracje. No i te inspiracje gdzieś zawsze muszą się pojawić. Poza mikrofonem mówiłeś o tym, że trąbka interesowała cię już od bardzo, bardzo wczesnego dzieciństwa. Ale zdaje się, na jazz trafiłeś trochę później. Tak. No, generalnie u mnie wygrała miłość do trąbki po prostu, bo wcześniej był przez 2 lata akordeon, ale to była nieudana miłość. Natomiast jak już trafiłem na trąbkę, to poszło bardzo szybko. Zaczęło się w ogóle od muzyki reggae, gdzie te trąbki z saksofonami zawsze gdzieś tam te riffy piękne, proste grały. Później trafiłem na jeden z winyli Mela Lewisa i Tada Jonesa, czyli orkiestrówki. No i tutaj znowu wracamy do historii Big Bandu Zielonogórskiego, Jerzego Szymaniuka. Jako taką ciekawostkę powiem państwu, że no tak jak Andrzeju wspominałeś, grałem tutaj już jako młody chłopiec. Ten Big Band nazywał się jeszcze Mrowisko. Cieszę się niezmiernie, że do dzisiaj Big Band działa i to działa prężnie. Czasami mam okazję wystąpić również z nimi i z tego powodu jestem bardzo szczęśliwy. Natomiast trąbka. Później oczywiście, no tak jak nie odkryłem nic nadzwyczajnego. Wszyscy trębacze, wybitni jazzowi, którzy fascynowali słuchaczy od lat, po kolei przechodzili przez moje ręce. Z każdego z nich wyciągałem ile się da, zjeżdżając utwory po prostu po kilkadziesiąt razy, dopóki nie byłem w stanie zaśpiewać lub też zagrać solówki, przynajmniej w kilku tonacjach. No ale mimo wszystko polscy jazzmeni, czy trębacze w ogóle, w końcu trafiają na czarnych Afroamerykanów, no bo to jest chyba klasyka. Tak? No, oczywiście, no bez tego nie można zagrać dobrze jazzu, który zresztą stamtąd się przecież wywodzi. Stąd też jako pierwszy przykład wybrałem muzykę graną przez Lee Morgana, którego brzmienie i fraza jest mi bardzo, bardzo bliska. Tak naprawdę słucham go od zawsze i myślę, że będę słuchał go zawsze, bo słyszę tam po prostu siebie. No to jest, myślę, ciekawy przykład, bo po pierwsze rzeczywiście Lee Morgan był takim kontrkandydatem do królewskiej korony obok Milesa Davisa w czasach rodzącego się hard bopu. No niestety, tak a propos tej miłości do akordeonu, która nie wypaliła, to niestety ta miłość, która nie wypaliła, też zabiła dosłownie Lee Morgana.
bo jak wiemy, został zastrzelony przez ówczesną partnerkę w klubie podczas koncertu, w jakiejś kłótni zupełnie niepotrzebnej i bardzo młodo i zupełnie bez sensu odszedł. I dzisiaj często mówi się o tym, co by było, gdyby żył. Dokładnie. No, ale niestety jest tak, jak jest. Wybrałeś szczególną płytę, bo to Standards, czyli właściwie płytę taką szkoleniową. Tak. Na niej można by się uczyć grania standardów zdecydowanie. No jeden z nich wybieramy, o ile dobrze pamiętam, poświęcony Billie Holiday, ale temat, który tu w wykonaniu zespołu Lee Morgana brzmi naprawdę rewelacyjnie. Absolutna klasyka, oczywiście wytwórni Blue Note, bo to jest ta najważniejsza wytwórnia, którą założono w końcu lat 30. No a sama płyta to też dowód na to, że połowa lat 60., bo to 67 rok, o ile dobrze pamiętam. Dokładnie. To był absolutny wyż, jeśli chodzi o amerykańskich artystów i saksofonistów i trębaczy. No to niech będzie. Lee Morgan dziś prezentowany przez Patrycjusza Gruszeckiego jako absolutny klasyk. Thank you.
No tak, to Lee Morgan z płyty Standard, 67 rok, klasyka wytwórni Blue Note, która wtedy wydawała właściwie wszystkich najważniejszych artystów i jazzmenów tamtych czasów. Ostatnio warto o tym powiedzieć, nie mogę powiedzieć na jakiej platformie, ale jest taki znakomity film biograficzny o Lee Morganie. No, mamy tych platform ze dwie, może trzy, to państwo się już domyślą. Wystarczy tylko obejrzeć propozycję albo wpisać po prostu Lee Morgan i będą państwo wiedzieli. Znakomity film z polskimi napisami, naprawdę warto obejrzeć. Dziś naszym gościem jest Patrycjusz Gruszecki, tak przy okazji swojej debiutanckiej płyty, którą będziesz prezentował, o tym powiedzmy, na tegorocznej edycji festiwalu Greentown of Jazz, dokładnie w tym samym składzie, czyli Zbigniew Lewandowski, Kajetan Galas. Myślę, że zagranie tej muzyki w Zielonej Górze to dla ciebie coś specjalnego, tak sobie myślę, bo w Zielonej Górze spędziłeś strasznie dużo czasu. Będzie to dla mnie wielkie święto, dlatego że no wiecie państwo, jak to jest. No, muzyk tak naprawdę chłonie muzykę całe życie i zewsząd. I ten okres, kiedy współpracowałem z formacjami zielonogórskimi, a był to nie tylko Big Band, ale jeszcze Old Friends Orchestra Jerzego Szymanuka, to była tak naprawdę muzyczna, jazzowa szkoła życia. I dzisiaj, czyli już za parę miesięcy, będę miał okazję wrócić tutaj, pochwalić się swoim projektem, dać coś od siebie tym wszystkim ludziom, od których brałem przez te wszystkie lata. No więc ogromnie się cieszę na ten dzień i będzie to naprawdę wielkie, wielkie święto dla mnie. No i do tego Zbigniew Lewandowski, który przecież nagrał z Big Bandem także taki tribute to Buddy Rich. Oczywiście. Swego czasu. W ogóle postać Zbyszka Lewandowskiego to jest kolejna historia, której nie sposób opowiedzieć w tak krótkim czasie, ale no tak naprawdę pierwsze prawdziwe jazzowe frazy były moje, były jak właśnie przy nim w Big Bandzie Jerzego Szymaniuka. Pojechaliśmy na zgrupowanie do Nowego Tomyśla wtedy i mieliśmy próby. I Zbyszek był profesorem, który prowadził klasę perkusji. Na zakończenie tego pięknego tygodnia pracy zagraliśmy w kwintecie jeden utwór z repertuaru mojego ukochanego trębacza Woody'ego Shaw. Utwór zatytułowany Balu Balu. I wtedy właśnie zamarzyłem, że być może w przyszłości będzie mi dane w przyszłości nagrać swoją autorską płytę
ze Zbyszkiem Lewandowskim. Mhm. Pięknie, no to będziemy mogli posłuchać tej muzyki na żywo. Przypominam Państwu, bo to co prawda odległy termin, ale warto sobie gdzieś zapisać, bo to piątek 16 listopada, Greentown of Jazz w Zielonej Górze i specjalna, powiedziałbym nawet prezentacja Something About Patrycjusza Gruszeckiego, który dzisiaj jest naszym gościem. Ale skoro wspomniałeś o Big Bandzie, to rzeczywiście spędziłeś tam sporo czasu, ale jak tak wspominasz to środowisko zielonogórskie lat 90., kiedy zaczynałeś tu dojeżdżać na próby Big Bandu, Dąbrowiska, młodzieżowy Big Band Zielona Góra, pierwsze sukcesy przecież Big Bandu, Nowy Tomyśl. Tak. Muzycy, którzy tu się pojawiali pod skrzydłami Jurka Szymaniuka, przecież rozwijali swój jazzowy talent. Co to było za środowisko? No, pierwsze słowo, jakie mi się nasuwa na myśl, to ogromna, ogromna pasja i przyjaźń, bo to właśnie tak to wyglądało i tym to środowisko chyba najbardziej emanowało w moim odczuciu. Potężna pasja do muzyki jazzowej, która skutkowała tym, że zjeżdżali się młodzi ludzie z różnych miejscowości, nie tylko z Zielonej Góry. Ja dojeżdżałem z Lubina, mój kolega trębacz Tomasz Bronowicki z Polkowic, na regularne próby, po to, żeby nauczyć się czegoś, zagrać wspaniałe aranże, którymi wtedy dysponował, już wtedy dysponował Jerzy Szymaniuk, lub takie pisał. Mhm. Bo jest oczywiście, wszyscy Państwo wiecie, że znakomitym aranżerem orkiestrowym. I to było dla nas, to był dla nas bardzo cenny czas. My się spotykaliśmy regularnie. Mało tego, że ćwiczyliśmy to razem, to jeszcze słuchaliśmy muzyki razem. Bardzo długie rozmowy o tym wykonaniu, czy tamtym wykonaniu. A mnie bardziej inspiruje to, a posłuchajcie tego. Każdy coś przywoził. To był magiczny czas. I myślę, że siłą tej formacji jest to, że właśnie przez tą pasję przetrwała tyle lat. No wiesz, z drugiej strony pomyślałem sobie, że 20 osób do Big Bandu to naprawdę jest sztuka zebrać. Tak. Chętnych, do tego zmotywowanych do grania. Tam nie zarabiało się pieniędzy, tam się po prostu grało. I jak tak czasami patrzę wstecz na te 20 lat, na te pierwsze Big Bandy, to było tam kilka takich postaci, które potem, tak jak ty, urosły do gwiazd polskiego jazzu, bo przypomnijmy, że z Głogowa było też kilku muzyków. A to zdaje się taka linia Głogowsko-Polkowicko, Głogów, Nowa Sól, tak. Kożuchów, tak. Było tych muzyków sporo i niekoniecznie Nowa Sól właśnie, niekoniecznie z samej Zielonej Góry, więc pasja tam musiała być gigantyczna. No, no wiesz, jeżeli po kilku miesiącach prób Big Band wyjeżdżał na festiwal do Nowego Tomyśla i zdobywał Grand Prix, no to czegoż więcej chcieć? To tak pchało do dalszej pracy, że to się działo po prostu samo. Ale coś zostało z tego Big Bandu w twojej pracy takiej codziennej jako artysty? Zdarzają ci się takie sytuacje, kiedy myślisz Big Bandowo, a może by tak z Big Bandem nagrać to i owo? Myślę do tego stopnia, że planujemy z Triem wystąpić przynajmniej z kilkoma utworami z nowej płyty z Big Bandem. Mam nadzieję, że uda się z Big Bandem Zielonogórskim. Ja w ogóle od... Ale mówisz w ogóle, czy mówisz o festiwalu? Nie, mówię w ogóle, to w późniejszym terminie. Bo na festiwalu zagramy z pewnością w trio i materiał z tej pierwszej autorskiej płyty. Natomiast... No tak jak wspominałem wcześniej, jedną z pierwszych płyt jazzowych, jaką miałem w ręku, była płyta Big Bandowa, więc ta muzyka w ogóle siedzi we mnie i choćbym chciał, to się tego nie pozbędę, więc myślę, że to kolejne marzenie prędzej czy później się ziści. Czy te wielkoorkiestrowe brzmienia
i konwencja spowodowała, że również dzisiaj przyniosłeś do studia Roya Hargrove'a, tak, ze stringami, czyli, tak, ze smyczkami. Tak. Brzmienie kombo jazzowego, czy tak mniejszego składu typu kwartet, kwintet, rozszerzone o chociażby kwartet smyczkowy, to jest totalnie inna kolorystyka utworów. Dlatego dzisiaj też chciałem zaprezentować Państwu coś z tego gatunku. To jest niezwykłe, bo przecież bardzo wielu jazzmenów nagrywało with strings, bo i Charlie Parker nawet, oczywiście, który w ogóle się nie nadawał do takiej subtelnej, balladowej konwencji, a jednak zdecydował się, albo producenci chyba za niego zdecydowali o tym, że warto byłoby spróbować. No na pewno w tej konwencji jest coś magicznego i każdy prędzej czy później powinien sięgnąć po tego typu ekspresję. A dlaczego wybrałeś klasyk bossanowy? Dlatego, że jest to utwór, który jest bardzo bliski memu sercu. Jeden z pierwszych utworów, jakie grałem w Katowicach, będąc studentem. I utwór, który też już po pierwszym przesłuchaniu zapada głęboko w pamięć. No to zagrajmy. Myślę, że tytułu nawet nie muszę wymieniać, bo pewnie Państwo jako wytrawni znawcy jazzowych piosenek od razu rozpoznają. Roy Hargrove with Strings teraz przed nami.
No tak, pięknie to zabrzmiało. Przypomnijmy przy okazji, że to Roy Hargrove i Flugelhorn. Tak. O ile dobrze pamiętam. Z tymi trąbkami to jest, mówię świadomie, w cudzysłowie trąbkami, to jest zawsze problem, bo jak się tak prześledzi historię jazzu, to tych instrumentów, które kojarzone są z trąbką, właściwie było kilka, bo jest i kornet, i jest i trąbka, jest flugelhorn i właściwie to czasami na pierwszy rzut ucha niełatwo jest, jak się nie jest trębaczem czy muzykiem, który jest dobrze osłuchany, rozróżnić te instrumenty. One, da się je tak opisać jednym zdaniem? No są to tak subtelne różnice, że czasami sam mam problem z tym jako trębacz, żeby jednoznacznie określić, czy dane wykonanie było zagrane na trąbce z ustnikiem, który powoduje ciemniejsze brzmienie, czy na przykład na flugelhornie, który ma nieco płytszy ustnik niż zwykle, bo to wszystko ma niesamowity wpływ. Znam takich trębaczy jak na przykład Ambrose Akinmusire, którym się fascynuje ostatnio. On ma niesamowicie ciemne brzmienie w środkowym rejestrze, takie wręcz nietrąbkowe. I nie wiadomo skąd. I nie wiadomo skąd, dokładnie. Przepiękne, jestem zakochany w jego brzmieniu i frazie. Ale na kornetach dzisiaj ktoś jeszcze w ogóle gra? Tak, jest powrót. W ogóle ja zauważyłem, że w Polsce jest taki powrót młodych trębaczy do brzmienia kornetowego, bo ono jest faktycznie inne. To nie jest jeszcze to ciemne brzmienie flugelhornu, ale jest to brzmienie już trochę ciemniejsze niż trąbki, troszeczkę bliższe. Trąbka ma taką specyfikę, że gra trochę dalej, trochę głośniej. No eksperymentują młodzi muzycy i bardzo dobrze. Mówiłeś o tym, że pochodzisz z Lubinia, czyli właściwie bliskiego nam miasta, bo kiedyś to nawet było chyba województwo zielonogórskie w dawnych czasach. Ale często pytam muzyków, bo jest taka tendencja, że no, Lubiniem rodzinny, ale daleko do wszystkich centrów. Nie byłeś nigdy bliski decyzji, żeby wynieść się do Wrocławia, Poznania, Warszawy. Jak się rozwija muzyczną karierę, to dobrze być blisko wytwórni, blisko dobrych studiów, blisko muzyków, z którymi się lepiej komunikować, a nie dojeżdżać. Ja mam taki charakter, że obieram pewien plan działania i małymi kroczkami go realizuję. W związku z tym absolutnie nie przeszkadza mi to, że mieszkam w Lubinie. Chociaż no w dobrym momencie zadajesz, Andrzeju, to pytanie. Bo się zastanawiasz. Bo ostatnimi czasy coraz częściej koledzy, którzy mieszkają w większych miastach, zapytują mnie, czy nie chciałbym w najbliższym czasie przeprowadzić się tam, bo jest to do roboty, tamto. Padają jakieś propozycje. Wcale tego nie wykluczam. Natomiast uważam, że zawód muzyka, a szczególnie muzyka jazzowego, czy muzyka, który gra muzykę rozrywkową, jest tak uniwersalnym zawodem, że mieszkać możemy praktycznie wszędzie, bo wszędzie da się bez problemu dojechać, a już jeśli chodzi o Polskę, no to w ogóle wcale nie jest taka duża. Zjeździłem ją wzdłuż i wszerz i naprawdę nie stanowi to problemu, żeby dzisiaj być w Zielonej Górze, jutro zagrać koncert w Warszawie, pojutrze jeszcze gdzie indziej. No tak, to prawda i broń Boże, nie chciałem ci sugerować, że Lubin to miejscowość, z której należałoby wyjechać, żeby liznąć trochę więcej jazzowego świata. Jasne. Ale pomyślałem sobie, że całe to środowisko lubusko-dolnośląskie ciąży do Wrocławia. Tam skupia się całe centrum tego jazzowego życia, bo to i codzienne próby, codzienne grania w klubach i to nagrania, współpraca, no chyba trochę ułatwia. No ale rozumiem, że myśl zakiełkowała i zobaczymy, co będzie dalej. Tak, dokładnie. Czas pokaże. Wybrałeś, no właśnie, płytę szczególną, bo gdybym cię zapytał o inspirację do tego brzmienia na płycie Something About, czyli takiego zdominowanego przez organy Hammonda, no to siłą rzeczy musielibyśmy powrócić do Larry Younga. Tak. Larry Young i płyta Unity ze wspaniałym trębaczem, o którym wcześniej wspominałem, czyli mój ukochany Woody Shaw. Była to płyta
która tak naprawdę miała największy wpływ na moją decyzję a propos organów Hammonda. No widać po niej, że słuchałeś się. Albo i dłużej. Wylot. I pewnie we wszystkich samochodach, jakie miałeś, tak też przeleżała swoje. Dokładnie. Joe Henderson jeszcze tu dopełnia kwartetowo ten skład. I właściwie to też chciałem cię zapytać, bo takie triowe granie, komponowanie, potem wykonywanie muzyki, no nie ma co ukrywać, jest dosyć obciążające. Nie myślałeś o tym, żeby dopełnić dzieła i zaprosić saksofonistę? Nie. Już tłumaczę dlaczego. Właśnie przez to, że jest to skład bez saksofonu, jest to skład, który jest no, bardzo wyjątkowy. I bardzo często zwraca się na to uwagę, że jest to skład bez saksofonu. Każdy zachodzi w głowę, czy w ogóle kiedykolwiek słyszał taki skład. To też zachodzi się, w głowę. Nie. Tak, nie znalazłem podobnego projektu, to prawda. Dokładnie. Oczywiście no, było to obarczone pewnym ryzykiem, ale no, jak się ma na pokładzie takich muzyków jak Lewandek czy Kajetan Galas, to naprawdę można odpuścić sobie myślenie o tym, że coś się może nie udać, no bo to jest po prostu niemożliwe. No. Mhm. No dobrze, to w takim razie posłuchajmy tego Larry'ego Younga, bo to rzeczywiście postać, jeśli chodzi o Hammonda w historii światowego jazzu, rzecz jasna, bardzo ważna. No i znowu lata 60. i wytwórnia Blue Note, którą uwielbiam, bo właściwie można definiować wszystko, co się działo w jazzie, korzystając tylko z płyt nagrywanych dla Blue Note i w studiach Rudiego Van Geldera. Więc myślę, że płyta jak najbardziej warta tego, żebyśmy poświęcili jej minut kilka. Do tego Elvin Jones, Coltrane'owski perkusista, no i niezrównany Joe Henderson. Jak oni nagrywali te płyty? Jak oni się w ogóle zbierali wszyscy razem, że można było zestawić tak legendarne nazwiska? To jest dla mnie nie do ogarnięcia zupełnie. A może to jest kwestia mieszkania w środkowej Europie? Na pewno. Chyba jednak. Larry Young teraz przed nami. Thank you.
No tak, Laurie Young musi nam niestety tym razem wybaczyć, ale będzie jeszcze okazja, mam nadzieję, żeby pograć jego muzykę i spotkać się z dzisiejszym naszym gościem, Patrycjusz Gruszecki, dzisiaj z nami przy okazji Something About i przy okazji wspomnień zielonogórskich i przy okazji grania na festiwalu Greentown of Jazz, bo to zdaje się po raz pierwszy. Tak. Nie było okazji. Mimo, że te 20 ponad lat i tak spędziłeś przecież przy Big Bandzie, który no, zawsze gdzieś był blisko festiwalu. Nie dałbym sobie głowy uciąć, czy nie zagrałem z Big Bandem w ramach Greentown of Jazz, ale to musiało być dawno. No tak. Mogło być. Mam nadzieję, że to także i dla Zbigniewa Lewandowskiego i Kajetana Galasa, który też chyba nie zagrał jeszcze nigdy w Zielonej Górze. Tu się mogę mylić, bo mógł z innymi projektami wystąpić, ale przypuszczam, że to dla niego będzie także przygoda pierwsza z Zieloną Górą, Winnym Grodem i Ziemią Lubuską. No jest to dla nas, jest to dla nas bardzo szczególne wydarzenie. Dlatego z tego miejsca no, ślę w tym momencie podziękowania dla Stowarzyszenia Jazzowego w Zielonej Górze za zaproszenie. Będzie nam niezmiernie miło wystąpić dla zielonogórskiej publiczności z tym konkretnym projektem, którego jestem autorem. No i tyle. No i jeszcze przypomnę, że zdaje się tak, że bywasz gościem klubu jazzowego pod Filarami w Gorzowie Wielkopolskim, Bogusia Dziekańskiego. Tak. Graliśmy tam niedawno. Właśnie... Z płytą Something About. Tak, tak, tak. Wszystkie utwory z płyty udało nam się zgrabnie podczas jednego koncertu wykonać. No to jest kolejne miejsce na mapie Polski, które jest dla mnie bardzo ważne. Dlatego, że jako młody adept sztuki jazzowej, będąc na bodajże drugim roku studiów w Katowicach, tam u Bogusia Dziekańskiego też występowałem, stawiałem pierwsze kroki. Pamiętam niesamowite wrażenie, kiedy stoisz na scenie w klubie jazzowym i widzisz, że wszystkie miejsca są zajęte, a ludzie siedzą po turecku w ogóle przed tobą i słuchają. Niesamowite, niesamowite. To jest naprawdę efekt wieloletniej pracy w takim wychowaniu publiczności, bo przecież no Polacy nie są wychowani na muzyce jazzowej, umówmy się. No tak, to prawda. Trzeba ich nauczyć tego odbioru. Ja sam jako nauczyciel w szkole muzycznej mam do czynienia z tym, z tą materią. Po prostu trzeba tym dzieciakom pokazać, gdzie jest dobra muzyka, jak jej szukać, jakich wartości w tej muzyce poszukiwać. I to wtedy owocuje. Pięknie. Puenta nam się pojawiła, więc chyba czas, abyśmy wrócili do płyty na koniec dzisiaj. Utwór Away From You. Jakiś szczególny dla ciebie? Tak. Bardzo osobisty, dlatego że no, wszelkie rozstania z moją narzeczoną, a obecnie żoną i córką. No tak, takowe, pod, no, chodzi mi dla o to, muzyka. Że wyjazdy na koncerty, wyjazdy na różne muzyczne działania. No na tym polega nasze życie w tej chwili. I ten utwór jest takim, no takim hołdem dla moich dziewczyn i podziękowaniem za te wszystkie wyrzeczenia, kiedy męża taty nie ma w domu, trzeba ogarniać wszystkie sprawy. I ten utwór no niejako opowiada o tym właśnie. Pięknie, to w takim razie dla twojej rodziny specjalne podziękowania także od Radia Zachód, że cię puściły.
Myślę, że słuchają teraz właśnie. Mogłoby być słabo, gdyby powiedziały nie absolutnie do Zielonej Góry, a po co? Można telefonicznie. No pewnie, że można telefonicznie, ale uważam zawsze, że studio to jest zupełnie coś innego. Okay. Oczywiście. No to w takim razie ten mały tribut dla twoich dziewczyn niech się teraz pojawi. Patrycjusz Gruszecki był naszym gościem. No i mam nadzieję do zobaczenia na Greentown No Jazz za kilka miesięcy. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Państwa zapraszam na koncert. Thank you.